Jakbyście mieli jakieś takie no, zastrzeżenia, że to na pewno nie może tak być, jak mówię, no to po prostu się podzielcie, to ja po prostu z chęcią wysłucham innego punktu widzenia i może coś tam po prostu zmienię. Łukasz mnie kiedyś przećwiczył na pierwszym obozie i potem zmieniłem, nie? Tak, zresztą nie byłeś jedyny, tutaj parę osób miało taki właśnie współudział w różnych momentach, kiedy tam nad jakimś tekstem pracowałem, także mówię zupełnie poważnie. Słucham. Tak. Tak, bo taki jest Bóg po prostu. Bóg jakby stale próbuje, nawet jeżeli przez pokolenia, bo trzeba powiedzieć, że od początku, ta perspektywa jest tutaj powiedziana, od początku jest linia oporu. I od początku Bóg cały czas prowadzi to działanie, aby próbować mimo wszystko przedstawić to, co on ma do zaoferowania. Czyli w kontekście tej ciągłości tego po prostu tego pokolenia. Tak, 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 tak. Czyli jakby rzeczywiście mamy cały czas i pokolenie takich, którzy się stawiają Bogu i tych, których Bóg posyła, aby mimo wszystko cały czas jego prawda była obecna. I inaczej, możemy na to popatrzeć inaczej jeszcze, tak? Jeżeli chcemy być uczniami według planu Jezusa, to jesteśmy wkalkulowani jako koszt potencjalny w tej nieszczęśliwej komunikacji Boga z pokoleniem. Gdziekolwiek ono się uwidoczni jako sprzeciw wobec Boga. Tak? Zwróćcie uwagę, że to... Teraz będziemy mieć ileś takich fragmentów, w których będzie mocno zaznaczone to, że życie fizyczne, jakie tutaj mamy, jest wartością zaledwie względną. To nam się może nie podobać, no jednak chcemy sobie spokojnie jakoś pożyć, nie? Ale z tej perspektywy, w którą teraz coraz bardziej wchodzimy, Jezus powtarzać to będzie przynajmniej kilka razy. Z perspektywy ucznia życie fizyczne jest wartością względną. Tak, to jest eufemizm taki przyjemny. Niektórych to drastyczna strona jakby uczniostwa nie dotknie, ale niektórych dotknie. Dobrze. Przerwę mamy za sobą. To lecimy teraz. Co teraz zrobimy? Czyli zrobimy teraz najpierw co tam jest? Prawda i sąd Ewangelii prowadzi do rozdwojenia pośród odbiorców. Zachęty i przestrogi dla uczniów. To jest ta część pozytywna, te dwa pierwsze teksty, a potem tekst Pana Jezusa o tym, że właśnie z jednej strony chce, żeby ten ogień Ewangelii się rozprzestrzenił, ale z drugiej strony skutek tego będzie wzrost napięcia, również tego całkiem fizycznego oporu pomiędzy, można by powiedzieć, pokoleniem i tymi, którzy odpowiedzą wiarą. Pomijamy ten akcent całej sekcji, do niego dojdziemy na końcu, tam mnie dopiero ukamienujecie, a na razie zajmiemy się teraz tym, co zaczyna Jezus mówić do swoich uczniów w odpowiedzi. Czy przeczytamy ten tekst? Jego jest dość dużo teraz, ale wydaje się, że jak nie przeczytamy, to nie będziemy go mieć w miarę na świeżo. Więc wybaczcie, czytam. Ok. I rzekł ktoś z tłumu do niego: nauczycielu, powiedz bratu memu, aby się ze mną podzielił dziedzictwem. A on mu rzekł: człowieku, któż mnie ustanowił sędzią lub rozjemcą nad wami? Powiedział też do nich: baczcie, a wystrzegajcie się wszelkiej chciwości, dlatego że nie od obfitości dóbr zależy czyjeś życie. I powiedział im podobieństwo. Pewnemu bogaczowi pole obfity plon przyniosło i rozważał w sobie, co mam uczynić, skoro nie mam już gdzie gromadzić plonów moich.
i rzekł: uczynię tak. Zburzę moje stodoły, a większe zbuduję i zgromadzę tam wszystko zboże swoje i dobra swoje. I powiem do duszy swojej: duszo, masz wiele dóbr złożonych na wiele lat. Odpocznij, jedz, pij, wesel się. Ale rzekł mu Bóg: głupcze, tej nocy zażądają duszy twojej, a to, co przygotowałeś, czyje będzie? Tak będzie z każdym, który skarby gromadzi dla siebie, a nie jest w Bogu bogaty. I rzekł do uczniów swoich: dlatego powiadam wam, nie troszcie się o życie swoje, co będziecie jedli, ani o ciało swoje, czym się przyodziewać będziecie. Życie bowiem jest czymś więcej niż pokarm, a ciało niż odzienie. Spójrzcie na kruki, które nie sieją, ani nie żną, nie mają spichlerza, ani składnicy, a jednak Bóg żywi je, o ileż więcej wy jesteście warci niż ptaki. Któż z was może troskliwą zapobiegliwością dodać do swojego wzrostu łokieć jeden? Jeśli więc najmniejszej rzeczy nie potraficie, czemu o pozostałe się troszczycie? Spójrzcie na lilie, jak rosną, ani nie przędą, ani nie tkają, a powiadam wam, nawet Salomon w całym bogactwie nie był tak przyodziany, jak jedna z nich. Jeśli więc trawę polną, która dziś jest, a jutro zostaje wrzucona do pieca, Bóg tak przyodziewa, o ileż bardziej was, o małowierni. Więc i wy nie pytajcie o to, co będziecie jeść i co będziecie pić. I nie martwcie się przedwcześnie. Tego wszystkiego bowiem ludy tego świata szukają. Wie zaś ojciec wasz, że tego potrzebujecie. Lecz szukajcie królestwa jego, a tamto będzie wam dodane. Nie bój się, maleńka czutko, gdyż upodobało się ojcu waszemu dać wam królestwo. Sprzedajcie majątności swoje, a dajcie... A dawajcie jałmużnę. Uczyńcie sobie sakwy, które nie niszczeją, skarb niewyczerpany w niebie, gdzie złodziej nie ma przystępu, ani mól nie niszczy. Albowiem gdzie jest skarb wasz, tam będzie i serce wasze. Niechaj biodra wasze będą przypasane i świece zapalone. Wy zaś, podobni do ludzi oczekujących Pana swego, kiedy powróci z wesela, aby kiedy przyjdzie i zapuka, zaraz otworzyć mu. Błogosławieni owi słudzy, których Pan, gdy przyjdzie, zastanie czuwających. Zaprawdę powiadam wam, iż się przepasze i posadzi ich przy stole. I przystąpiwszy, będzie im usługiwał. Czy o drugiej, czy o trzeciej straży przyjdzie, a zastanie ich tak, błogosławieni oni. To wiedzcie, że gdyby wiedział gospodarz, o której godzinie złodziej przyjdzie, nie dopuściłby do tego, by podkopano dom jego. I wy bądźcie gotowi, gdyż o takiej godzinie, której się nie spodziewacie, Syn Człowieczy przyjdzie. A Piotr rzekł: Panie, czy do nas mówisz w tym podobieństwie, czy też do wszystkich? A Pan rzekł: któż jest tym wiernym i roztropnym szafarzem, którego ustanowił Pan nad czeladzią swoją, aby im dawał wyżywienie w czasie właściwym? Błogosławiony ów sługa, którego Pan jego, gdy przyjdzie, zastanie tak czyniącego. Zaprawdę powiadam wam, że postawi go nad całym mieniem swoim, jeśliby zaś ów sługa rzekł w sercu swoim: Pan mój zwleka z przyjściem, i zacząłby bić sługi i służebnice, jeść, pić i upijać się. Przyjdzie Pan sługi owego w dniu, w którym tego nie oczekuje, i o godzinie, której nie zna. Usunie go i wyznaczy mu los z niewiernymi. Ten zaś sługa, który znał wolę Pana swego, a nic nie przygotował i nie postąpił według jego woli, odbierze wiele razów. Lecz ten, który nie znał, choć popełnił coś karygodnego, odbierze niewiele razów. Komu dano wiele, wiele od tego będzie się żądać, a komu powierzono wiele, więcej od tego będzie się wymagać. Ogień przyszedłem rzucić na ziemię, i jakże bym pragnął, aby już płonął. Chrztem mam być ochrzczony, jakże jestem udręczony, aż się to dopełni. Czy myślicie, że przyszedłem, by dać ziemi pokój? Bynajmniej, powiadam wam, raczej rozdwojenie. Odtąd bowiem pięciu w jednym domu będzie poróżnionych, trzej z dwoma, a dwaj z trzema. Będą poróżnieni ojciec z synem, a syn z ojcem, matka z córką, a córka z matką, teściowa ze swoją synową, a synowa z teściową. Okej. Tekst jest odgrzany.
mamy go już, no to zaczynamy walkę. Jak widzicie, pierwszy fragment, taki od 12.13 do 12.34, dzielę na cztery części i widzę, że wygląda ona jest zbudowana jakby koncentrycznie. Element A, element A1 mają się troszeczkę do siebie. Zaraz już pokażę Wam jak. I w środku mamy dwie jednostki takie tematyczne, w których z grubsza rzecz biorąc tu jest powiedziane: nie bójcie się i nie idźcie za tym sposobem życia, który jest zatroskany o byt, i nie naśladujcie sposobu życia, jaki jest popularny w świecie pośród ludzi, którzy nie ufają Bogu, ale raczej zainwestujcie w szukanie Królestwa Bożego, gdyż Bóg chce je wam dać i wie o tym, że potrzebujecie określonych rzeczy do zwykłego życia. Tak? Jest opozycja. Nie róbcie tego, róbcie tak. Tak? Element B. Nie w ten sposób. W ten sposób. Element B1 i już. A na zewnątrz mamy odniesienie się jakby do tego, głównego takiego czynnika, który powoduje, że coś w życiu jest możliwe, w pewnym sensie tym fizycznym, czyli do majątności, do finansów. I tutaj, w tym obszarze, Jezus stara się pokazać, jak powinien myśleć uczeń. I powinien myśleć, jakby z czego się składa jakby ta górna część i dolna. Te elementy środkowe na razie będą, za chwileczkę je omówimy. No więc mamy pewną serię. Tak? Po pierwsze, Jezus odbija się od tego głosu, który przychodzi z tłumu i mówi: nie ustanowił mnie nikt pomiędzy wami sędzią. To jest ciekawe. Bardzo ciekawe słowo. Chociaż właśnie dokonał wyroku nad liderami. Tak? To tak jest ciekawe. Ale mówi, odbija się od tego, mówi: strzeżcie się wszelkich chciwości. Tak? Czy to coś zdradza o tym, co było w tym człowieku? No, trudno powiedzieć, nie w tym rzecz. Ewidentnie, strzeżcie się wszelkiej chciwości, dlatego że nie od obfitości dóbr zależy czyjeś życie. No, wydaje się, że współcześni ludzie powiedzieliby coś dokładnie przeciwnego, a przynajmniej powiedzieliby, że zależy i to w niemałym stopniu. Chodzi o to, że jeżeli nie rozumiemy tego, w jakim głównym, z jakiej perspektywy w tej naszej całej sekcji pojawia się jakby określenie życie i śmierć, to możemy nie zrozumieć do końca tych takich, wydawałoby się, prostych sformułowań Jezusa. Tak? Zwróćmy uwagę, że w tej warstwie pierwszej, która była na poprzednim spotkaniu, tam życie jednak jest rozumiane przez coś bardziej nadnaturalnego. Niekoniecznie Jezus tam mówił o życiu jako o czymś, co nastąpi po śmierci. Mówił o życiu tu, życiu, które jest w jakiś sposób pełniejsze, bo jest w relacji z Bogiem, w bliskiej relacji, jest poddane tej komunikacji z Bogiem, bliskości. Tak? Czyli życie tutaj Jezus w jakiś sposób rozumie szerzej, głębiej. I musimy o tym pamiętać, że to nie jest polemika, jakby, że to Jezus mówi, że na życie fizyczne majątność nie ma żadnego wpływu. No ma, tak. Aby to zilustrować, o co mu chodzi, jaki jest jego podstawowy pierwszy argument, daje podobieństwo. Podobieństwo jest trywialne, jest bogaty, nie dość, że jest ktoś bogaty, ten bogacz, to jeszcze mu na spodziewanie pola przyniosły plon, czyli będzie jeszcze bogaty do potęgi. I ma zmartwienie, co ma z tym większym bogactwem jeszcze zrobić. No i okazuje się, że prowadzeni jesteśmy przez ten tekst. Zgromadzę wszystko, zboże swoje i dobra swoje. Tak? Duszo, masz wiele dóbr złożonych na wiele lat, odpocznij, jedz, pij, wesel się. I powiem do duszy swojej. Tak? Czyli przez pewne nagromadzenie i rozważał w sobie,
co mam i tak dalej, plonów moich. Ta ilość zaimków pokazuje koncentrację. Tak? Pan jest bogaty, ale skoncentrowany całkowicie na sobie i kropka. I ta kropka powoduje to, że traci mu się podstawowa perspektywa, jaką powinien mieć mimo wszystko, co do swojego życia, że jest tutaj tylko i wyłącznie przechodniem, jest chwilowo. I w związku z tym być może dodawanie pewnych rzeczy do już mnóstwa może nie jest dobrą inwestycją. Tak? I to jest werset 20, w którym Bóg stara się ochłodzić zapał Pana Bogatego. Głupcze tej nocy zażądają duszy swojej, Twojej, a to, co przygotowałeś, czyje będzie. Tak? W związku z tym Jezus uczniom mówi, nie zapomnijcie, że jesteście tutaj przechodniami i te rzeczy, które wydaje się, że po prostu są miłe przy gromadzeniu, ostatecznie okażą się bez wartości i tyle, tak? Nie wolno wam stracić tej perspektywy, nie wolno, nie powinniście stracić, jeżeli chcecie rzeczywiście utrzymać właściwy kierunek. I tutaj zwróćcie uwagę, akcent pierwszy jest taki negatywny. Tak będzie z każdym, który skarby gromadzi dla siebie, a nie jest w Bogu bogaty, tak? Czyli tak będzie z każdym, to znaczy jak będzie z każdym? Tak jest tym bogatszym. To znaczy? Tej nocy zażądam duszy twojej i wszystko straci. Wszystko przeminie. Okaże się zupełnie bez wartości, tak? Podjąłeś kolejny wysiłek, zaangażowałeś pracę ludzi, tak? A okazuje się, że to było z twojego punktu widzenia zupełnie daremne. Więc de facto jest to w jakiś sposób wezwanie, tak? Uważaj, na co koncentrujesz swoją energię, bo być może przesadnie koncentrujesz ją na rzeczy, które są zupełnie bez wartości, albo przesadziłeś, tak? I przekroczyłeś pewną granicę, dając zbyt dużo energii na to, bo on wydaje się już nie musiał. Mając dużo, po prostu mógł pomyśleć też nie o sobie. A co mówi ten szereg poniżej? Sprzedajcie majątności swoje, a dawajcie jałmużnę. Tak? Pojawia się literalnie jałmużna, to samo słowo, ale zwróćcie uwagę, że tutaj się pojawia jakby w kontekście już takim naturalnym. Czy to znaczy, że Jezus mówi, że teraz idziemy do domu, sprzedajemy wszystko? I to jest to, kiedy będziemy tak to czytać i zapomnimy, że to jest ten wymiar mądrościowy, który zakłada, że odbiorca rozumie, że po prostu na te wypowiedzi trzeba założyć granice rozsądne, to z jednej strony będzie wiedział, że w określonej sytuacji może sobie zadać pytanie, czy nie przesadzam z majątkiem, czy nie skupiłem się na nim za dużo, ale z drugiej strony może sobie zadać, czy pamiętam, że są inni obok mnie, którzy nie mają tyle szczęścia, co ja. Tak? To są te dwie rzeczy, które w jakiś sposób działają jako impulsy, jeżeli ktoś pamięta o tym słowie. Tak? Czyli sprzedajcie majątności. Tutaj powiedz mojemu bratu, aby się podzielił tą majątkiem ze mną. Tak? Uczyńcie sobie sakwy, które nie niszczeją, skarb niewyczerpany w niebie, gdzie złodziej nie ma przystępu, ani mól nie niszczy. Tak? Czyli znowu jest motyw, gdzie składać skarb. Ten składał tutaj. Tutaj Jezus mówi, jest lepsze miejsce. To jest przechodnie, doczesne. A tutaj jest pytanie, a tu jest sprawa tego typu, że jest miejsce, to oczywiście to jest obraz, tak? Sakwy, które nie niszczą, skarb niewyczerpalny, niewyczerpywalny w niebie, gdzie złodziej nie ma przystępu, ani mól nie niszczy. Tak? I teraz akcent, albowiem gdzie jest skarb wasz, tam będzie i serce wasze. Czyli serce wasze to jest co? Tak? Na tym będziecie skoncentrowani. O tym jest tu mowa. Więc albo się koncentrujesz na tym i będziesz rozczarowany, albo się koncentrujesz na tam, gdzie rzeczywiście składasz skarb. Znaczy, jeżeli gdzieś go złożysz, to o tym będziesz myślał. Dlatego pojawia się wcześniej o tym, żeby szukać miejsca, gdzie sakwy nie niszczeją,
gdzie złodziej nie ma przystępu. I kontekst nam jakby sugeruje, o czym jest mowa. Jest mowa o Bogu, tak? A nie jest w Bogu bogaty, tak? Czyli nie tyle po prostu myślę, że tutaj nie chodzi o to, że po prostu gdzieś przy Bogu jest taka kubka o znaczeniu Marek Kaczmarczyk i tam do tą kubkę coś tam wpada, tak? Co się, nie wiadomo skąd, nie wiadomo jak, ale tam coś wpada, co nie, tam kapie i potem się okazuje, że to się zamienia w pewne źródło, które jak tam się znajdę, to będzie niewyczerpywalne. No wydaje się, że to jest niezupełnie chyba o to chodzi. Wydaje się, że po prostu chodzi o Boga, tak? Bóg jest źródłem niewyczerpywalnym. Jeżeli nie skupiasz się na Bogu, jeżeli Bóg cię nie pociąga, to mówiąc krótko, będziesz rzeczywiście szukał innych rzeczy. Ale wezwanie jest takie do uczniów. Skup się na Bogu, szukaj Jego, ponieważ On jest prawdziwym skarbem, tak? I rzeczywiście no, ostatecznie kończy się takim akcentem. Zwróćcie uwagę, że tutaj jest uczyńcie sobie sakwy, które nie niszczą. Skarb niewyczerpywalny w niebie, gdzie złodziej nie ma przystępu, ani mur nie niszczy. To są takie dwa określenia, niszczą, ale to słowo, które jest tutaj, może też znaczyć, które... jak się to nazywało? Nie przemijają, tak? Bo tutaj polemizuje się z tym właśnie, co przemija. Ja przemijam i rzeczy, które po prostu gromadzę czy buduję, też przemijają ich wartość, tak? Więc nie niszczą może być też przetłumaczone jako nie przemijają. Niewyczerpywalny to jest właśnie coś, co sugeruje, że w jakiś sposób nie jest w stanie się jakby, no się ustać, tak? Jeżeli to jest jakiś zasób, no to w tym momencie ja nie znam innego takiego zasobu jak Bóg, tak? Który jest niewyczerpywalny. Okej. Okay. Pytanie jakieś? Nie ma. I bardzo dobrze. To w takim razie lecimy dalej. W centrum. W centrum mamy te dwa teksty. I one są ułożone mniej więcej w taki sposób. Nie troszcz się o życie swoje, co będziecie jedli, ani o ciało swoje, czym się przeodziewać będziecie. Tak? Nie troszcie się. Ważne, żeby tutaj zrozumieć, że przez to nie troszcie się, nie ma sensu, aby nie okazywać żadnej troski o to, ale polemika jest z pewną przesadą, z pewnym przewartościowaniem elementów naszego życia. Tak? I na dole mamy tego wszystkiego, bowiem ludy tego świata szukają, tak? No, każdy, podejrzewam, z nas ma jakieś osoby dookoła siebie, które po prostu jest w stanie to dotknąć po prostu całkiem namacalnie, tak? Życie bowiem jest czymś więcej niż pokarm, a ciało niż odzienie. Więc i wy nie pytajcie o to, co będziecie jeść i co będziecie pić, i nie martwcie się przedwcześnie, tak? Znowu. Pewna jakby próba zapobiegliwości, ale bez fizycznej możliwości jakby wpływu na tą rzeczywistość, albo ta próba wpływania powoduje to, że znowu nasza energia być może nie idzie tam, gdzie należy. I co się dzieje w środku? Mamy dwa obrazy z natury. Tak? Spójrzcie na kruki, spójrzcie na linię. W trzech elementach tu i tu Jezus na dwa sposoby daje obraz, że jesteśmy ważniejsi dla Boga niż kruki, jesteśmy cenniejsi niż lilie. Bóg dla ucznia, jeżeli dopatruje się w Bogu, Boga wszechmogącego i miłującego, to jakby powinien sobie również dopowiedzieć, że jest to ten Bóg, który jest w stanie zabezpieczyć. Tak? Jest w stanie zabezpieczyć. Argument ten o zabezpieczeniu pojawi się tutaj, ale Jezus ciągnie jakby dalej, pewne, jakby skreślając pewne ścieżki myślenia człowieka. Skoro w takim razie jest jeszcze w centrum, skoro nie możecie swoją zapobiegliwością uczynić rzeczy najmniejszej, tak? Wzrostu sobie poprawić czy czegoś innego, są różne tłumaczenia. W takim razie, skoro tej najmniejszej rzeczy nie potraficie, to czemu o pozostałe się troszczycie, tak? Jezus pokazuje perspektywę Boga, czyli pokazuje to, że z Jego perspektywy Boga, to jacy jesteśmy fizycznie, to jest drobiazg. I konfrontuje to, te obszary, w których my staramy się być zatroskani, z tym, co z Bożej perspektywy jest pikuś,
Tak? I mówi, z mojej perspektywy to jest pikuś, to nie? A potrafisz to zrobić? Nie potrafisz. No to po co się o tamte rzeczy w ogóle martwisz? To jak ty najdrobniejszej rzeczy nie potrafisz, no to po co sobie głową zawracasz przesadą? Jakby, po co miałbyś jakby nadmiernie się zaangażować w próbę ogarnięcia rzeczywistości tamtej, co nie? W związku z tym, nie idźcie tak, jak idą ludy tego świata, nie przesadzajcie nadmiernie, pamiętaj, że jesteś cenniejszy niż zwierzęta i natura. Pamiętaj o mocy Boga, która przerasta ciebie, tak? Jeżeli w tych obszarach chcesz zachować rozsądek, to mówiąc krótko, wybierz nie zamartwianie się o byt, ale skorzystaj z tej podpowiedzi. Twój ojciec wie, czego potrzebujesz. Szukaj najpierw królestwa jego, tam to będzie ci dodane. Królestwo ojciec chce dać tobie, chce dać wam. Zwróćcie uwagę, że teraz Królestwo Boże pojawiło się wcześniej w tej sekcji, tej dużej takiej, właśnie przy okazji modlitwy pańskiej. W kontekście miłosierdzia, odbijania miłosierdzia Boga i w kontekście odpuszczania win. Tak? To jest pytanie, czy w ramach tej sekcji tutaj mamy myśleć znowu o pewnej instytucji, czy ktoś będzie chciał widzieć Kościół tutaj, czy pewną jakby no, jakąś strukturę, czy też Jezus tutaj podtrzymuje tamten wątek i mówi, szukajcie najpierw tego, aby wcielić to, co odbija Boga. Tak? Wcielić i poszerzyć obszar doświadczenia właśnie tego, jaki jest Bóg. No to jest do przemyślenia, tak? Tak, może dopowiem, trochę poprzez HRB. Spoko. W Mateusza jest szukajcie Królestwa i sprawiedliwości Jego. I to też jest ta sprawiedliwość w kontekście Boga, jaki Bóg jest. I akcent też na modlitwę pańską, że jest przebaczenie i to uświęcanie imienia Boga plus przebaczenie, miłosierdzie, to nie przebaczy, temu nie będzie przebaczone i tak dalej. Także akcent, żeby już iść w tym kierunku, bo takie są prawidła, którymi Bóg się rządzi i chce, żebyśmy tak samo szli w tym kierunku. Nie? To nie jest tylko, nie jest tylko eschatologiczna jakaś tam wizja, chociaż ona myślę, też jest w drugim wątku, taki będzie ostateczny finał, ale póki co to Królestwo się realizuje też tu i teraz. Dobra, to teraz chcę, żebyśmy tylko zwrócili na jedną rzecz uwagę. Okej, okay, dzięki Krzysiu. Czyli w tej pierwszej odsłonie tu byli faryzeusze, uczeni w prawie. Tutaj jest teraz jakby byt. Byt, troska o byt. Ale z tej troski o byt de facto zostają wezwani zaufaj Bogu. Tak? Skoncentruj się na tym, żeby odbijać Jego charakter. Szukaj Jego Królestwa. To teraz chcę, żebyście zobaczyli, jak ten akcent stąd ma się do tego, co czytaliśmy u faryzeuszy. Przywołam tylko to, co jest w środku. U faryzeuszy lecz biada wam faryzeusze, że dajecie dziesięcinę z mięty i ruty i z każdego ziela, a pomijacie prawo i miłość Boga. To zaś należało czynić. I tamtego nie zaniechać. A tutaj mamy, wie zaś ojciec wasz, że tego potrzebujecie. Lecz szukajcie Królestwa Bożego, a tamto będzie wam dodane. Nie bój się, maleńka czutko, gdyż upodobało się ojcu waszemu dać wam królestwo. Czyli tamci specjaliści wypadli z podstawowej po prostu relacji do ojca. Tak? Zamiast prezentować określone postawy, odwrócili hierarchię wartości i zaczęli po prostu iść w pewien rytuał, pewną jakby taką gorliwość, która buduje właściwie na ciele, jak mój Paweł. Tak? Jestem gotów wiele poświęcić, ale bez zaufania. Tutaj jest powiedziane tak, zaufaj, uwierz i szukajcie Królestwa Bożego. Rozumiem, że to chyba znaczy tylko tyle, że nie tyle szukajcie, co po prostu wprowadzajcie je, tak? Bo wiecie, jak macie funkcjonować jako dzieci. No dobra.
to... Jeszcze raz. Argument w tym... w tym miejscu tutaj i u góry jest no, w pewnym sensie trywialny, tak? Nie inwestuj w rzeczy, nad którymi nie panujesz, ani w te, które z natury są doczesne. A przede wszystkim nie zapomnij, że sam jesteś tu chwilowo, tak? Jak człowiek zapomina o tym, a to się zdarza nawet liderom, tak? To potem walczymy o swoje królestwa, walczymy o swoje dominia, jakby to było rzeczywiście nasze, i do tego za chwileczkę będzie nawiązywał tekst kolejny. Druga odsłona, tak? Czyli tutaj byli uczeni w prawie, a teraz wpadamy w ten tekst. I wydaje mi się, że on jest tutaj taki, powiedziałbym, bardziej wyrafinowany pod pewnym względem, ale podzieliłem go znowu na takie trzy grube części, w którym pierwsza rzecz, pierwszy fragment, to mamy obraz. Obraz sługi, który czeka na pana, który ma wrócić skądś, tak? I chodzi o to, żeby był czujny, że kiedy się pojawi, to on cyk do drzwi i już otwiera, co nie? Jest wrażliwy na to, że on się zbliża, on przychodzi. Mamy tutaj pewien obraz, przepasanie i świece zapalone, tak? Jeżeli widzimy, w jakim kontekście się to pojawia, i widzimy, jakie główne, kluczowe hasła pojawiały się do tej pory. Czyli bliskość wyrażona przez słowo, przez czujność, przez gorliwość, przez szukanie poznania, zbliżenia, spotkania. To myślę, że to przepasanie i świece zapalone mogą się nam zapalić jakimiś znaczeniami ciekawymi. Tak? I teraz i jeszcze widzimy, że ci byli przy słowie, ale nie zachowali czujności, wręcz przeciwnie, tak? Zaczęli zwalczać tych, którzy przychodzili ze Słowem Pana, tak? Włącznie z Panem Bożym, tak? Więc chodzi o coś takiego, że Jezus mówi, że jeżeli po prostu, żeby ktoś wytrwał z czujnością aż do momentu, kiedy przyjdzie, i wtedy taka osoba po tym spotkaniu no, doznaje szczęścia, jest błogosławiona, tak? Trzeba powiedzieć, że jest to pewne sformułowanie dość dziwne. I posadzi ich przy stole i przystąpiwszy będzie im usługiwał. No to jest tak. Przepasane i świece zapalone. Zaprawdę powiadam wam, iż on się przepasze, tak? Wy zaś bądźcie podobni do ludzi oczekujących swego Pana, kiedy powróci i zapuka. I posadzi ich przy stole i przystąpiwszy będzie im usługiwał. Tak? Oni tutaj otworzą mu, są gotowi. Błogosławiony i tyle. Tak to mniej więcej wygląda. I zwróćcie uwagę, że w pewnym sensie bardzo podobna idea pojawia się tutaj. Tak? Znowu jest powiedziane, że Pana nie ma, a słudzy mają wykonywać określone działania. Tak? Teraz się troszeczkę sprawa skomplikowała. O obraz ten, który był taki prosty, który nie mówił o różnych sługach, tylko mówił, co, jak ci słudzy się powinni zachować. Tutaj teraz się okazuje, że ci słudzy są już bardzo różni. Mogą na różne sposoby spełniać swoje powołanie. I okazuje się, że poniżej mamy dodatkowy jakby element komplikujący. Piotr nagle zadaje pytanie, czy mówisz do nas w tym podobieństwie, które było troszeczkę wcześniej, czy do wszystkich. O ile w sekcji wcześniejszej, która była bardzo skupiona na uczniostwie, Łukasz bardzo właśnie zawęził obraz, pokazując Jezusa i apostołów i grupę uczniów. Tak? I tam ich po prostu w jakiś sposób Jezus szkolił i wysyłał. I mogliśmy mieć wrażenie, że ta grupa uczniów jest taka, powiedziałbym, prawie hermetyczna. Łukasz teraz jakby rozwija tą historię troszkę bardziej i to jest pierwszy moment, kiedy pokazuje, że bynajmniej ta sprawa jeszcze z uczniostwem nie jest taka ograniczona, wręcz przeciwnie, jest cały czas otwarta. I na to pytanie, czy mówisz do nas, czy do wszystkich, Jezus nie odpowiada, o kim mówi, ale mówi, jakich jakości oczekuje od tego, kto chce być jego uczniem. Tak?
A więc mówi o tym, że zależy mu, aby ten, kto idzie za nim, wykonał swoją służbę wytrwale, wiernie, wiernie wobec niego jako pana i wiernie wobec tych, do których został posłany. Aby nie nadużył w żaden sposób tej swojej pozycji. W przeciwnym razie, jeżeli tego nie zrobi, to spotka go rozliczenie. Tak? Zwróćcie uwagę, że pojawia się dodatkowy ciekawy motyw, że kiedy ten pierwszy zostanie zastany w czasie tej swojej służby, natomiast przy tym niewiernym pojawia się ten element, że on traci tą czujność i nagle się okazuje, że on w ogóle już nie wie, nie rozpoznaje tego momentu, kiedy przychodzi do niego Pan i podejmuje jego rozliczenie. Dokładnie to było zarzucone uczonym w prawie, tak? Że oni nie mają czujności, kiedy przychodzi do nich rzeczywiście głos, albo osiągają też taki stan, w którym ten głos po prostu zwalczają. Dobrze, czyli u góry było życzenie, jak będzie dobrze. Na dole mamy realia. Realia są takie, że niestety uczniowie będą różni. Niestety mogą wybrać dobrze i być wierni i źle wybrać. I tutaj mamy nowość. Jezus mówi, każdy zostanie rozliczony. Każdy zostanie rozliczony wedle tego, jaka jest jego świadomość rzeczy. I to czytamy w wersecie 47-48. Sługa zaś, który znał wolę Pana, a nic nie przygotował i nie postąpił według jego woli, odbierze wiele razów. Lecz ten, który nie znał, choć popełnił coś karygodnego, odbierze niewiele razów. Tak? Czyli zwróćcie uwagę, że z jednej strony Jezus pośrednio daje odpowiedź, że to nie tylko mówię do was, ale do tych wszystkich, którzy i po was będą i z racji jakby normalnie historycznej, jedni będą mieć większą świadomość rzeczy, a inni będą mieć mniejszą świadomość rzeczy. Rozliczę ich adekwatnie do tego, na co ich było stać. Nie musicie się o to martwić. Potrafię sobie z tym poradzić. Tak? Zwróćcie uwagę, że to jest też jakby ważna wskazówka dla nas. Każdy z nas rozwija się w jakimś tam duchowo i w swoim jakby zrozumieniu, o co chodzi. I ktoś dojrzalszy, jak zacznie stosować niewłaściwe kryteria dla kogoś młodszego, bo się zachowuje tak czy inaczej, czy myśli tak czy inaczej, no po prostu zachowa się nieadekwatnie. Tak? Skoro Bóg jest w stanie uwzględnić to, w jakim miejscu stoi osoba, którą chce, potrzeba po prostu jakoś rozliczyć, no to tym bardziej my musimy rozumieć, że po prostu dorastamy sobie i musimy założyć pewien margines wobec innych, którzy no, są po prostu w innych miejscu. A kto jest bliżej, kto jest dalej, czy ewentualnie kto ma więcej doświadczenia, właściwszego wyczucia, a kto ma mniej, okaże się w swoim czasie. Dobrze, czyli do końca tego bloczku jeszcze za chwileczkę wrócę, ale chciałbym zwrócić uwagę na akcent całości. Akcent całości jest taki, że Jezus mówi przede wszystkim bądź czujny, tak, do ucznia. Nie odstępuj od tej czujności. Czujności w sensie takim, że nie musisz się mnie bać, tak, ale chodzi o to, ta czujność jest jakby określeniem na to, aby trwaj w społeczności tak, jak ja chcę być w twojej społeczności. Czyli ta warstwa, którą żeśmy omawiali ostatnio na tym wykładzie, że po prostu Bogu zależy na tym, żeby się objawić, aby być w tej bliskiej relacji, powinna spotkać się z odbiciem czegoś podobnego z naszej strony. Tak? To jest wezwanie do tego, aby trwać. Wiedzcie, że gdyby wiedział gospodarz, o której godzinie złodziej przyjdzie, tak, nie dopuściłby do tego, by podkopano dom jego. I wy bądźcie gotowi, gdyż o takiej godzinie, której się nie spodziewacie, Syn Człowieczy przyjdzie. Tak? Czyli w pewnym sensie mówi do uczniów o jakimś przyjściu. My teraz jakby zwykle to możemy tłumaczyć z tym eschatologicznym wydarzeniem ponownego przyjścia Pana Jezusa, ale poprzez doświadczenie, jakie było tutaj u uczonych w prawie i to, co Jezus im powiedział, jeśli chodzi o to, co się działo w historii wcześniej, no to można powiedzieć, że być może przez to przyjście
Niekoniecznie musimy rozumieć tylko to literalne, kolejne przyjście Jezusa, o którym myślimy, że się dokona w odpowiednim czasie. Ale może to znaczyć to, że po prostu Bóg, że Chrystus będzie działał przez historię. Działa przez historię. I teraz jest pytanie, czy my w jakiś sposób będziemy wrażliwi na to Jego przyjście, na to Jego działanie. I czy zachowamy się w sposób adekwatny, czy też tak jak uczeni w prawie, nieadekwatny. O co chodzi z tym obrazem? Ktoś gdyby wiedział, że o której godzinie ma ktoś przyjść, to by się po prostu na to przygotował. Tak? Chodzi o to, że jest niedopowiedziane. To by się po prostu przygotował i wyszedłby mu na spotkanie, żeby go nie podkopało, żeby nie podkopał jego dom. Tak? Czyli innymi słowy jest powiedziane to, bądź czujny tak, abyś w każdej chwili mógł się spotkać. Tak? Dobrze. Czyli to jest główne wezwanie. Nie popełnijcie tego błędu, co uczeni w prawie. Zadbajcie o tą relację. A teraz wracam do tego, co jest tutaj na dole. Piotr mówi, czy do wszystkich? No, nie do wszystkich, będą różni. I ja sobie z tym generalnie poradzę. Ważne jest to, aby sługa mój był wytrwały i trzymał się tego, co dostał. A łączy to ten bloczek z tym ostatnim wersetem i myślę, no dlatego to łączę, bo mam wrażenie, że to jest takie sformułowanie bardzo ogólne, w którym Jezus chce powiedzieć, komu dano wiele, wiele od tego będzie się żądać. A komu powierzono wiele, więcej zażądają od Niego. Ta pierwsza warstwa, o której mówiłem, która ma szalony wpływ na całą tę sekcję, mówi, Bóg daje wam siebie. Tak? Mało wam? Jak wam mało, no to nie wiem, czy jeszcze wam coś mogę dać. Tak? Bo to jest pytanie, jak człowiek po prostu siedzi i mówi, no szef miał przyjść i nie przychodzi, no to nagle zaczyna kreować negatywny obraz sytuacji. Tak? I mam wrażenie, że ten 48 mówi generalnie do uczniów. Dostaliście mnóstwo, możecie to teraz jakby odpowiedzialnie zagospodarować. Posyłam was do innych, powierzam wam w pewnym sensie służbę w stosunku do innych, a skoro dostajecie służbę wobec innych, to w tym momencie tym bardziej powinniście się wywiązać z tego, tak? Co zrobili uczeni w prawie? No zrobili to, że po prostu sami złapali, tak? Złapali, ale innym nie dali. Tak? A tutaj mamy, że ta negatywna ścieżka jest właśnie taka, że w którymś momencie mówi, pan mój zwleka, no to zaczynam nadużywać stanowiska, pozycji, zaczynam jakby jechać po tych, którym miałem służyć, jechać w sensie, wybaczcie za kolokwializm, mówiąc tylko, wykorzystywać ich, tak? Oni cierpią, chociaż ja nie mam im służyć. Puszczają mi hamulce. Samokontrola idzie zupełnie na bok. No znamy to po prostu z życia, tak? Znamy to po prostu z życia. Te rzeczy no nie przeszły do archeologii dziejów człowieka i dziejów uczniów Jezusa, to cały czas się dzieje, tak? W związku z tym no wejście na tą ścieżkę właśnie powoduje to, że ta czujność gaśnie i nagle taki pseudolider zostaje zaskoczony konfrontacją z Jezusem, który stawia go przed jakąś sytuacją rozliczenia. Tak? I to rozliczenie niekoniecznie, jak sądzę, musi być w tym ujęciu takim eschatologicznym, ale może być całkiem historycznym, że Bóg sprowadza określoną sytuację, kiedy taki lider zostaje po prostu skonfrontowany i Jezus w ten sposób, mówiąc krótko, mówi, nie idźcie tą drogą, bo to w żaden sposób nie jest przyjemne. Tak? Dostajecie wszystko, więc zagospodarujcie to najlepiej, jak potraficie.
wierność, roztropność, w jakimś sensie ustanowienie tego powołania przez Pana, to jest coś, co powinniśmy sobie cenić. Dobrze, musimy skończyć, bo przecież mamy jeszcze pewien tekst, który jest bardzo ważny. Nie o tym mówię, ale tutaj to jest ten ostatni, trzeci. Jezus pokazuje jakby na dwa sposoby, że z jednej strony stoi przed Nim wyzwanie śmierci. Sądzę, że to jest ta fraza, chrztem mam być ochrzczony. Jakże jestem udręczony, aż to się dopełni, to jest z jednej strony. Ale z drugiej strony pragnie, aby ten ogień, ta Ewangelia, która po prostu może w jakiś sposób jednak obudzić człowieka, chociaż będzie powodować te starcia, no powinna przejść przez świat. I uczniowie zostają, o ile tutaj Jezus jest pod obszałem, to od Jezusa przechodzi na uczniów. Jezus mówi, liczcie się z tym, że wy wylądujecie w podobnych sytuacjach napięć. Musicie to po prostu uwzględnić. Taka jest natura, taka jest przestrzeń waszej służby. Walka, która się toczy, walka od wewnątrz, która przechodzi na walkę zewnątrz. Dobrze, moi drodzy. Czyli tak to wygląda mniej więcej. Więcej nie możemy opowiedzieć, bo po prostu czasu nie ma. Teraz spróbujemy przejść do sedna, ale rozumiem, że muszę Wam dać 5 minut przerwy, więc spróbujmy te 5 minut przerwy, zobaczymy, co nam z tego wyjdzie, potem będziecie mnie kamienować.